Adam Roguski, rzecz o nieruchomościach. Moim gościem jest dzisiaj pan Michał Ćwikliński, dyrektor zarządzający w firmie doradczej Avision. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o rynku nieruchomości komercyjnych i oczywiście wpływie pandemii koronawirusa na rzeczywistość. Nieruchomości komercyjne w Polsce dotychczas cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Z roku na rok wartość transakcji rosła, aż doszła w zeszłym roku do rekordowego poziomu 7,7 miliarda euro. Wy już oszacowaliście, że w pierwszym kwartale inwestorzy w nieruchomości komercyjne w Polsce ulokowali 2,4 miliarda. Co się cieszyło największym wzięciem i przede wszystkim, jak może wyglądać cały rok, mając na uwadze pandemię? Tak, faktycznie. Pierwszy kwartał tego roku był bardzo, bardzo aktywny i ta aktywność to tak naprawdę zasługa transakcji, które zaczęły się już w 2019 roku. Tak jak pan słusznie wspomniał, 2019 był rekordowym rokiem na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce pod względem wolumenu, rekordowym w całej swojej historii. I w związku z tym, że dużo transakcji było zamykanych w zeszłym roku, ale też dużo transakcji się porozpoczynało, część tych transakcji zamknęło się już w pierwszym kwartale, więc faktycznie pierwszy kwartał 2020 roku, jeżeli chodzi o wolumen transakcji komercyjnych w Polsce, był bardzo dobry. Wiele transakcji się zamknęło, skończyło i duży wolumen został tak naprawdę zrobiony. My wyliczyliśmy nasze wstępne szacunki, to jest 2,4 miliarda euro. To jest więcej niż w 2019 roku w pierwszym kwartale i więcej niż w 2018, więc można powiedzieć, że jest to kolejny rekordowy kwartał. Ciekawostką jest to, pierwszy raz coś takiego zrobiliśmy, pierwszy raz zrobiliśmy taką analizę. Chcieliśmy policzyć tak naprawdę wolumen tydzień po tygodniu i sprawdzić tydzień po tygodniu, jak te transakcje wyglądały, jak te transakcje się zamykały, co się sprzedawało. No i okazuje się, że nawet w marcu, już w okresie tak zwanego lockdown, czyli zamknięcia części aktywności gospodarczej w Polsce i pracy z domu, część tych transakcji nadal się zamykało, miało miejsce, finalizowało się. I faktycznie z tego, co wiem, z tego, co rozmawiam z moimi kolegami, z prawnikami, innymi agentami, z klientami, część tych transakcji była robiona zdalnie poprzez prawników, poprzez wysyłkę dokumentów już zdalną. Bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast to, że wprowadzono ten lockdown, jakby nadal pozwoliło na zamknięcia i pozwoliło na bardzo aktywny pierwszy kwartał. Pan pytał, co się sprzedawało, co się cieszy dużym zainteresowaniem. No, pierwszy raz chyba w historii, jeżeli chodzi o magazyny i wolumen transakcji magazynowych, no, to jest przeważająca część wolumenu. Około 60% wartości transakcji to są transakcje magazynowe. No, to jest coś niebywałego do tej pory. Zawsze historycznie to magazyny to była ta trzecia, jakby typ aktywów. Zawsze numer jeden to były biura, numer dwa nieruchomości handlowe, a dopiero magazyny były numer trzy. Teraz magazyny jako numer jeden, 60%, gdzie centra handlowe, nieruchomości handlowe to dopiero około 7% wolumenu transakcyjnego, czyli bardzo, bardzo mało. No i biura nadal silnie, natomiast widać trend, że biura w Warszawie bardzo chętnie są kupowane przez inwestorów. W regionie oczywiście nadal były transakcje, było tych transakcji kilka, natomiast to były z naszych wyliczeń 3 z 11 transakcji miały miejsce poza Warszawą, a reszta to jest Warszawa. I pytanie, co się może wydarzyć dalej, ponieważ tak jak pan już wspomniał, te transakcje zawierane w pierwszym kwartale to są transakcje tak naprawdę finalizowane, tak? One były negocjowane wcześniej. I co się może wydarzyć na rynku inwestycyjnym
no, kiedy ruch lotniczy chociażby jest zamknięty, a znakomita większość inwestorów w Polsce to są jednak gracze zagraniczni. Jak może wyglądać zawieranie nowych umów, poszukiwanie nieruchomości? Bardzo dobre pytanie, bardzo trafne w tym momencie i faktycznie zadajemy sobie to pytanie niemal każdego dnia i próbujemy na nie odpowiedzieć. Sam rozmawiam z wieloma klientami, rozmawiam z innymi podmiotami na rynku. No i wydaje mi się, że najbliższe miesiące będą wyglądały w ten sposób. Nadal jest dużo transakcji, które się toczą. I większość tych transakcji toczy się nadal. Ale to też wynika z tego, że są to transakcje, które zostały zaczęte już jakiś czas temu, czy to w zeszłym roku, czy w styczniu, czy w lutym. Inwestorzy mieli okazję przyjechać, zrobić inspekcję nieruchomości, zapoznać się z nią i tak naprawdę dużo już o niej wiedzą. W związku z tym to, że dzisiaj jakby granice są zamknięte, nie ma aż tak wielkiego znaczenia, czyli tak wielkiego wpływu na transakcję, bo ten inwestor już widział tą nieruchomość, jest z nią zaznajomiony. I o ile jakby nie dojdzie do ewentualnej renegocjacji ceny ze względu na to, co się dzieje w gospodarce, co ma wpływ również na rynek nieruchomości, to te transakcje idą. W naszej firmie, czy w naszym zespole praktycznie znaczna większość transakcji, które do tej pory robiliśmy, idzie dalej. Natomiast widać to spowolnienie jakby zainteresowania nowymi transakcjami. Bo jednak skoro są, kiedy 95, nawet więcej procent kapitału w Polsce w nieruchomości komercyjne inwestującego jest kapitałem zagranicznym, no to faktycznie jeżeli dany fund manager czy investment manager ma podjąć decyzję o zakupie, no to musi przyjechać z Londynu, Frankfurtu, Paryża, czy skąd indziej. I bez obejrzenia nieruchomości, no ciężko mu złożyć ofertę na zakup. Więc faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o nowe transakcje, będzie trochę ciężej. Natomiast też jest pewna grupa potencjalnych transakcji, potencjalnych deali, gdzie inwestorzy już te nieruchomości znają, widzieli, bo znają je z przeszłości, bo widzieli je rok temu, pół roku temu, czy na początku roku i jakby do nich wracają, więc mamy takich transakcji kilka. Tylko w zeszłym tygodniu podpisaliśmy list intencyjny na transakcję niemalże 80 milionów euro i zaczęliśmy w zeszłym tygodniu due diligence, więc jakby widać, że te transakcje, ten rynek nadal działa, mimo że jest spowolniony, no to jakby ta płynność jest, oczywiście pod warunkiem, że te transakcje są dobrymi transakcjami, dobrze wycenionymi, dobrymi nieruchomościami, z dobrymi najemcami, generującymi przychód. Już wspomniał Pan, że bardzo dużym wzięciem cieszyły się magazyny. Pierwszy raz chyba w historii w takim stopniu. Z czego to wynika? No, to wynika już z jakiegoś takiego dłużej terminowego trendu. To już widać od kilku lat, że ten wolumen transakcji magazynowych w ogólnym wolumenie transakcji inwestycyjnych, komercyjnych wzrasta. Przy jednoczesnym spadku wolumenu transakcji handlowych. No, przede wszystkim wzrost handlu e-commerce, to jest jakby jasne, wydaje mi się, dla wszystkich, ale jednocześnie, szczególnie ostatnio i tak jak rozmawiam również z graczami na rynku, z agentami magazynowymi czy z deweloperami magazynowymi, jest większe zainteresowanie najemców tak zwaną deglobalizacją i jakby z lokalizacją tutaj bliżej nas łańcucha dostaw czy produkcji, dlatego że no, kryzys wywołany COVID-19 w Chinach i zerwaniem łańcucha dostaw no, miał ogromny wpływ na początku tego kwartału na gospodarkę w Polsce, na dostawy produktów z Chin. W związku z tym wiele firm zorientowało się, że jednak dywersyfikacja i deglobalizacja, no to są jakieś ważne trendy i to może być jakby długoterminowym trendem w gospodarce, a to ma wpływ na magazyny, na lokalizację produkcji również, tak zwane light industrial, będzie miało to wpływ na magazyny na pewno. A co czeka rynek biurowy w
tej chwili praktycznie cała biurowa Polska została wysłana na home office. Sytuacja jakby wymusiła zmianę organizacji pracy. Czy Pana zdaniem to może jakoś się odbić na rynku nieruchomości biurowych? Czy ta praca już po ustąpieniu wirusa może się bardziej przenieść jednak do domów niż w biurowcach? To oczywiście wszystko zależy od danej pracy i poszczególnych osób. Natomiast ogólnie trochę może zmienię pytanie. Wydaje mi się, że jak będzie wyglądała dalej nasza gospodarka, jak będzie wyglądał biznes, i może być tak, że to, co teraz się dzieje, ten lockdown i te zmiany zachodzące w gospodarce, będzie miało wpływ na rynek zatrudnienia, ale ten negatywny wpływ. To znaczy, mogę sobie wyobrazić falę zwolnień, mogę sobie wyobrazić mniejszą chęć zatrudniania, a w związku z tym mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię biurową z jednej strony. No i z drugiej strony mogę sobie również wyobrazić gdyby mniejsze zaangażowanie najemców czy chęć najemców do relokacji. Dlatego, że jeżeli nie będą potrzebowali więcej powierzchni, albo niekoniecznie będą chcieli płacić więcej za nowe biuro, które jest ładniejsze, nowsze, to mogą chcieć zostać tam, gdzie są, wynegocjować rabaty i tak naprawdę wzrost znaczenia renegocjacji umów najmu raczej niż wynajmu nowych. Nie mówię, że to będzie szeroki trend, ale może tak być z jednej strony. Jeżeli chodzi o pracę z domu, no na pewno te nowe technologie i to, co teraz przeżywamy od kilku tygodni, no pomaga w pracy z domu bardziej, jakby pomaga się do tego przyzwyczaić. W związku z tym no myślę, że to będzie jakiś trend, ale to nie sądzę, że to będzie jakiś trend bardzo szeroki w Polsce czy na świecie. Na świecie coraz częściej się pracuje z domu. Wielu moich klientów raz w tygodniu co najmniej ma home office i to jest normalne. Czy to się przełoży na jakieś globalny trend? Osobiście nie sądzę. Ludzie lubią przychodzić do biura. Wielu moich znajomych żałuje, że musi siedzieć w domu. Woleliby pójść do biura, spotkać się z innymi współpracownikami i czuć tę pracę, że są w biurze, a nie w domu. No, nie każdy lubi i umie pracować z domu. A jeśli chodzi o nieruchomości handlowe, one się od pewnego czasu, przynajmniej w Polsce, borykają z różnymi przeciwnościami losu. No teraz doszło do właściwie blokady tych dużych obiektów. Co więcej, tarcza generuje kolejne kłopoty dla właścicieli, ponieważ bardziej broni najemców, właściwie w ogóle nie broni wynajmujących. Co tutaj się może wydarzyć? No to jest na pewno przyspieszenie tego trendu, który już widzimy od jakichś 2 lat. Widzimy może nie tyle spadek obrotów, ale na pewno już brak wzrostu obrotów w centrach handlowych. Ale jeżeli chodzi o centra handlowe, to trzeba rozróżnić też 2 rzeczy. No, jakby mamy różne nieruchomości handlowe, różne centra handlowe. I to, co do tej pory funkcjonowało, to było tak zwane experience i convenience. Experience, czyli takie największe, duże multiplexy, gdzie nie tylko są sklepy modowe, ale też jest dużo tak zwanego leisure, czyli innego usług, innego typu, jest food, czyli jakieś jedzenie, restauracje, jest kino, gdzie jakby dana nieruchomość daje możliwość ciekawego spędzenia czasu. I to są takie duże centra handlowe w dużych miastach, takie modelowe, które do tej pory jakby funkcjonowały dobrze, a ich zainteresowanie z punktu widzenia inwestorów nimi było dosyć znaczne. Mało z nich się sprzedawało, a te, które się sprzedawały, to faktycznie znajdowały zainteresowanie z punktu widzenia inwestorów. Druga grupa to jest tak zwane convenience, czyli to są tak zwane wygodne zakupy blisko domu, czyli grupa kilku, tak zwane parki handlowe, czyli grupa kilku sklepów z wejściem z zewnątrz, fajnych, blisko domu, gdzie nie trzeba jechać do dużego centrum, tracić dużo czasu i długo parkować, szukać miejsca, tylko szybko podjechać, zrobić zakupy, czy to będzie jakiś supermarket, czy
apteka, drugstore, czyli jakiś Rossmann, Hebe i tak dalej. Czyli parki handlowe do tej pory widać było, że się sprzedawały, sprzedają się nadal. Myśmy nie dalej niż miesiąc temu pośredniczyli w sprzedaży takiej nieruchomości i sprzedajemy teraz kilka innych. I widać zainteresowanie tego typu nieruchomościami, czyli experience dzisiaj no, nie działa. Te duże galerie handlowe nie działają, ale jak zaczną działać, to inwestorzy do nich, ludzie do nich wrócą. Jeżeli chodzi o convenience, no, te małe parki handlowe nadal działają. Działają, dlatego że najczęściej one są albo nie większe niż 2000 metrów, a nawet jeżeli są większe, to jest to kilka budynków po 2000 metrów, to nadal są otwarte, gdzie większość tych sklepów, supermarket, Rossmann, Hebe, jakaś stacja Orlen, apteka, kiosk, no to wszystko działa. Może z mniejszymi obrotami, ale działa i to tak naprawdę potwierdza, że w długim terminie są to dobre aktywa, tak zwane defensive. To podsumowując, prognozy, jak pan widzi rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w takim krótkim terminie? Tak. No, zastanawialiśmy się nad tym w zespole i faktycznie wydaje nam się, że przede wszystkim no, może truizm, ale lokalizacja. Dobre tak zwane przystanie, bezpieczne przystanie, czyli dobre lokalizacje przede wszystkim i dobre nieruchomości. Czy jest to Warszawa, dobra lokalizacja w Warszawie, jeżeli chodzi o biuro, czy w miastach regionalnych. Magazyny dobrze zlokalizowane w głównych hubach komunikacyjnych, hubach magazynowych czy produkcyjnych. Na pewno tak. Nieruchomości handlowe tak, pod warunkiem, że jest to convenience, o którym mówię, czy też największe multiplexy experience. Dobrze wycenione nieruchomości, najlepiej z dłuższymi niż krótszymi umowami najmu, bo to jakby pozwala w długim terminie planować cash flow. No i też warto zwrócić uwagę na siłę najemcy, no, bo jeżeli najemca jest w branży, która jest no, branżą ryzykowną, to nie można wykluczyć problemów z płatnościami w krótkim, średnim czy dłuższym okresie. Natomiast jest grupa najemców, którzy są jakby solidni, którzy są w solidnych branżach, jakby, na które powiedzmy pandemia nie ma, czy nie miała, nie będzie miała wielkiego wpływu. No, my też dzisiaj takie nieruchomości sprzedajemy, takimi nieruchomościami się zajmujemy. No i widać w rozmowach z inwestorami, że to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję za rozmowę i za informację. Moim gościem był pan Michał Ćwikliński, dyrektor zarządzający w Avision.com.